Żałuję tego, że już nie ma co naprawiać. Nie obwiniaj się za to, stara. Wczoraj poszłam do pokoju i płakałam jak bób. U mnie tyle się wydarzyło emocjonalnie, że ja mogłam rozwinąć tutaj swoje uczucia tylko względem jednej osoby i nie wiem, czy będę w stanie rozwinąć względem innej, która może tu wejść. Miałam swoją szansę i ta szansa nie została wykorzystana. Marcin nie do końca też chce przebywać w moim towarzystwie. Ponieważ ciężko mu pewnie będzie na moich oczach rozwijać jakąś inną relację, chociażby z Julką, jeśli pojawiłaby się ku temu okazja. Ja też czasami myślę o Kamilu, no. Gdzieś tam przytula, ale to na tej zasadzie przytula Julkę, mówię, o Jezu, ale też mi się przytuli, ale do kogoś gdzieś tam tak. Tej czułości trochę zaznałam. Nie da się inaczej. No. Ale to jest na tej zasadzie, że tak jak powiedziałam, no i tam powiedzieć sobie, kurczę, też bym chciała mieć kogoś, być w takiej relacji, jaką teraz ma z Julką i że zastanawiam się, o ciul mu chodzi, że tak to zmienił. Czasami to jest normalne, że człowiek coś pomyśli, tak? Ale no... No gdzieś tam i sercem czuję i rozumem, co to się zweryfikowało, że gdzieś tam nie chcę od niego nic. I to nie jest na zasadzie, że myślę o nim, Boże, bym chciała wrócić do Kamila, tylko wiesz. To przecież ja mam te same myśli względem Marcina, no nie? Przecież on mi się co chwilę pojawia w głowie. No mamy podobną sytuację, nie?